Dzień dobry, z tej strony Denis, a w tym odcinku, no bo tym razem właśnie nie zrobiłem tej przerwy na nagrywaniu. Dzisiaj zajmiemy się starą Nokią 330, która łapie zasięg, ale mam kartę SIM z innego operatora, Vodafona. To jest ukraiński operator, bo mam akurat, posiadam taką. Będziemy dzisiaj ją detailingować. Na nagraniu może to nie widać, ale o, widzicie, jest brud. I ogólnie ta obudowa jest brudna. Ta obudowa w ogóle przeze mnie była użytkowana długo, więc nabrała swoich uszkodzeń. Mam również chusteczki nawilżane. Aż 4 sztuki przesadziłem. Ta nowa jak zawsze działa. Dobra. Przechodzimy do odcinka. Przede wszystkim, z początku, lepiej telefon wyłączyć. Tak, lepiej go wyłączyć. Pierwsze, co robimy, to będzie taka z początku prosta. Z początku wyczyścimy baterię. Tak po prostu wyczyścimy, bo nabrała swojego brudu. Zrobimy to chusteczką nawilżaną z dodatkiem jakiegoś tam roztworu. No, szorujemy, szorujemy, speedrunujemy. A nie, pięknie się robi. Nagrywam to telefon, więc jakoś może być słabsza. Ale pod światło. Bardzo ładnie widać. Dobra. Kolejna strona. Oj! Co się dzieje z baterią? Przepraszam bardzo. Halo? Halo? Oj! Oj! Słyszeliście to? Zobaczę później to na nagraniu. O, 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 o! Coś tam już z elektrodami jest w tej baterii, ale ta bateria działa, ale nie wiem, ogólnie sprawdzę tą baterię. Dobra, szorujemy i tak. A tak lżej troszkę. Pięknie. Można również kontakty wyczyścić. Jak widzicie, może na nagraniu będzie to jednak widać, jak wyostrzyć. O, widać. Weźmiemy do tego tą pałeczkę. Nawilżana akurat jest. Nokia na boku leży. Patyczek odłożymy tu. I teraz przetrzemy sobie. Wytrę to, bo mam pod ręką akurat przyrząd do wycierania. Wycieramy, wycieramy. Jest. Bateria. W podobnym stanie. Teraz przejdziemy do aspektu telefonu. Teraz wyczyścimy tą naklejkę, choć tu już się odrywa. Wyjmiemy kartę SIM. Włożymy akurat na laptopa. Jest uruchomiony. Kopiuję pliki. Dobra. Cięcie! Jestem. Wyłączyłem lapkę, aby nie przeszkadza. Okej, okay. No to sobie przejdziemy do wycierania tej naklejki, bo też ma brud. Na nagraniu to nie widać będzie. Jestem podświetlona, to nie, tak nie, niezbyt dużo daje. Mówiąc. Pięknie. To jest stara Nokia, ta co nie działa na mojej akurat sieci Virgin Mobile. Wycieramy sobie kontakt karty SIM, kontakt baterii. Akurat poza nagraniem jeszcze sobie czyściłem tą akurat Nokię, która jest wyczyszczona. Ta ma, ale jak coś, to tamta ma angielski język? Nie, tamta ma polski, ta angielski tylko. Inne również, tak jak tamta. I tu w ogóle pojawiła się wada.
Stara antenka. Ona się w ogóle już wypadła, ta antenka, więc ja ją zdjąłem normalnie i zasięg pozostał. Bo tam pod tą antenką są, można zobaczyć tylko te wszystkie procesory tam. Każdy wie, co tam jest. Dobra, wycieramy sobie sam telefon. Kontakty również. Nie chcemy, aby później telefon się nie uruchamiał. Pięknie. Jest wyczyszczone. Kurde, już 5 minut to trwa. A miało trwać to 5 minut razem z wszystkim. A dobra, z 10 minut. Może nie będzie to nazwa bardzo mini, taki ultra mini, bo chciałam to nazwać bardzo mini tego detailing Nokia 3310. No, klawiaturka też będzie. Zdejmiemy za chwilę obudowę. Ale pięknie to wygląda. Tak ja może. Kamera nie jest najgorsza. Kurde, już zastała. Jest. Ekranu nie będziemy wycierać, bo patrzę właśnie pod światło. Wszystko jest dobrze. Szuruburu teraz kontakty. Szuruburu. Szuruburu. Jak widzicie? Prawie jest lepiej. Tylko jeszcze właśnie to trzeba wyczyścić. Tu też jest chyba. Nie, tu akurat nie ma. A tu, ale ogólnie poza. Patrzę tak normalnie pod światło, to wtedy widać, że jest. Tak naprawdę zmuchniemy sobie pyłki. Dobra. Nie zakładamy jeszcze tej obudowy. Oj. Co to było? Halo. Hej. Szczypie mi się coś. Dobra. Mam patyczek. Wycieramy sobie. To tu. Halo. Za duży. Halo. Choć troszkę się może wyczyści. Kurde, nie wyczyszcza się. Nie wyczyszcza się. Dobra, wezmę co innego. Cięcie. Dobra, już jestem głupie. A może sobie tym spróbuję jakoś. O, jest za to tu woda w środku. O, coś jest. Wyjmuj się powoli, wyjmuj. O, a za to możemy sobie głośniczek przeczyścić. Ale sprawdzimy później, czy... A, no już się skrzywi. Dobra. Wciśniemy sobie to. O, i to jest wchodzi. Szuruburu. Dziesięć minut już to trwa. Wait. Pięknie. Piękna robota. Ładnie. A nowa Nokia coś ma tu? Ta stara niech sobie wyschnie. No. Ładna ta nowa Nokia, zadbana. Bo ta stara mi już nieraz spadała.
Tu jest za to oryginalna bateria. To jest podróba. To jest podróba. Jednak później oszacowałam, że to jest właśnie podróba, a na filmie mówiłem, że nie. Że nie jest. No shorta tego zrobiłem rok temu. To jest oryginał BLC2. Niech to sobie jeszcze poschnie troszkę. No nawet trzymaj to sobie. Tak to się ma by było widać. I napis Nokia ładnie. Cały. Nie przeszkadza wam, myślę, to, że na filmach, jakby moich, czasami mogę nie mówić, jak czymś zajęty na przykład. Ja tak myślę przynajmniej, ale dobra. Napiszcie może w komentarzach, o ile będę miał odblokowane. Albo jeżeli wam to nie przeszkadza, możecie zostawić lajka. Tak się umówimy. A, jeżeli wam się ogólnie również podoba, to możecie zostawić lajka, jak to nie ma subskrypcji, może również zostawić subskrypcję, nie? No, a nie jestem takim youtuberem, że obowiązkowo mam każe, rozkazuję, abyście subskrybowali. Pani pięknie, ta nowa Nokia póki co jest w stanie ultra zadbanym. Nawet jak rozpakowywałam ten Nokia z psyki jeszcze, to ona była zadbana, tak jak na zdjęciach na Allegro. Na zdjęciach na Allegro troszkę było brudniej, ale... Dobra. Szuruburu, szuruburu. Dobra, weźmiemy chusteczkę. A w międzyczasie również dzisiaj bardzo dużo takiego ala detailingu. Nagrywam to o późnej godzinie. O 21.30. Kurde. Muszę sprawdzić te nuki. 21.32. Zasięg straciła, wiadomo. Bo straciła, no bo cały czas... Kurde. O! Jak ta Nokia mnie czasami zachwyca, no bo po prostu ja widzę, mam zablokowane klawisze, widzę, a nie ma zasięgu. Myślę, że muszę uruchomić ponownie, aby znowu wyszukała poprawnie sieć. Tatu nagle odblokowuje. I co się dzieje? Zasięg jest. Czekaj, jednak zatrzymałam, więc teraz tu. Dobra. Złóżmy tą Nokię. Teraz ją tylko wytrę. Cięcie. Dobra, już jestem. Telefon złożony. Zobaczymy sobie teraz. Wstanę. Zobaczymy sobie teraz pod światło, jak to tu wszystko wygląda. To jest to miejsce, gdzie był ten śmieć. Nie ma go? Jest, ale co to mam, to w domu jest. Tu również był jakiś? Tu już takie zawodzenia. No zawsze zostają. Jak zbarwienia tu już jakieś są. Ta Nokia była użytkowana. Bo nawet jak ją kupiłem, tą starą Nokię, to wtedy sprzedawca pisał, że użytkowana była. Tak, używana. No dobra. A, mieliśmy sprawdzić tego, czy wszystko działa. Dobra. Teraz złożę te... Dobra. Przy was złożę telefon. Dobra, kartę SIM dociskamy. I wkładamy. Ostrożnie. Wciskamy ją tu. Nie wyszła. Wkładamy baterię, aby zasilanie dostała. W tym czasie sobie półbudowę. Jest to budowa. Zdmuchniemy sobie. Wcisnąć trzeba. Klapka.
Zobaczymy, czy wszystko działa. Wielka chwila. Ale ona oczywiście nie złapie od razu zasięgu. Aha. Godzina. 2, 1, 3, 6. Kurde. Za chwilę. 2.